Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Krzysiek, ze skocznią tu w Klingenthal masz dobre wspomnienia, chyba nie sposób zawsze sobie przypominać tego niesamowitego dnia, kiedy tu zwyciężyłeś. No tak, dobre i złe. Bardzo, bardzo dobre to wiadomo, z jakiego powodu złe. Znowu złapał mnie tu rok wcześniej wyrostek, też musiałem z nim skakać, bo nie wiedziałem, że to wyrostek. Także 3 dni skakania z bólem, na następny rok się mi to trochę wynagrodziło. Także uczucia mieszane, ale bardziej wspomnienia mieszane, ale bardziej na pozytyw, wiadomo. A jak dzisiaj wrażenia? No ja nie wiem, też takie, oczekiwałem od siebie więcej. Też miałem tylko okazję skoczyć jeden treningowy skok, bo w sumie trochę z niewiedzy zostałem niedopuszczony znowu do skoku, bo nie, ja całe lato skaczę z treningu bez rękawiczek i ja dopiero je biorę na zawody, tak, bo po prostu tak sobie założyłem i tak robię i wolę skakać bez, no ale na zawodach trzeba, no to miałem zamiar wziąć, wiadomo, no na trening poszedłem bez, jak to zawsze robię i niestety na górze się dowiedziałem, że trzeba zjechać, no brakowało mi trochę tego jednego skoku treningowego, bo ten pierwszy zepsułem, no ale i tak w zawodach skoczyłem 2 najlepsze, wiadomo, także nie jest źle, ale bardzo dobrze też nie. A jak warunki oceniasz tutaj? Bardzo zmienne? Coś kręcił ten wiatr? Nie, właśnie równe chyba warunki są z tego, co patrzy się po chorągiewkach i nie wiem, bo nie widać tych punktów ani nic, ale warunki są, wydaje mi się, równe. No to dzięki, powodzenia, jutro będziemy też trzymać kciuki, żeby było lepiej. Dzięki.